Chicha da praia. Olá! Znam cię na pamięć, ty mnie przecież też. Weź mnie na poważnie, potem weź mnie, nie chcesz, to nieważne. No, bateria. Witajcie w kolejnym filmiku. Mam dla was jesienny haul z Zalando. Jesteście na to gotowi? Bo ja tak, bardzo się cieszę. Dawno niczego nie zamawiałam. Mam tu ogromną paczkę. Jak widać, nie kłamałam. Żeby nie przedłużać, zaczynamy. Myślałam, żeby zacząć od góry, potem od dołu, chociaż nie wiem, powiem szczerze, nie pamiętam, co ja tu zamawiałam. Na pewno dużo spodni, ponieważ mi brakuje. I zaczniemy od tej bluzki. Zwykła taka bluzka na co dzień, z długim rękawem, ponieważ ja bardzo szybko marznę, potrzebuję czegoś, co mnie ogrzeje i co mogę założyć sobie pod spód. Jedyną rzeczą, która mi się nie podoba, to chyba ten kolor jest taki ziemisty. Nie wiem, czy do końca pasuje do mnie ten kolor, ale ogólnie bardzo mi się podoba, że ona jest taka obcisła, ma fajny krój, nawet do skóry można sobie ubrać. Wydaje mi się, że wygląda całkiem fajnie, casualowo. Materiał jest też bardzo fajny, bluzka jest ze Stradivariusa i właśnie zastanawiam się, czy ją sobie zostawić. Naprawdę jest mega wygodna. Ok, następną rzeczą jest ta spódniczka ze Stradivariusa. Bardzo mi brakuje spódniczek, ponieważ cały czas chodzę w jeansach, ale jest na mnie trochę za duża. Wzięłam sobie rozmiar M, ponieważ wiedziałam, jaką wejdę. Materiał jest taki sztywny, niezbyt taki wygodny, nie układa się jakoś tak za ciekawie ta spódniczka. Powiem szczerze, że trochę mi przypomina, przypomina mi Christina Aguilera z teledysku. No. Następną rzeczą jest zwykła czarna spódniczka, też jest na mnie troszkę za duża. Powiem szczerze, nigdy nie wiem, jaki mam wybrać rozmiar spódniczki. Mi się wydaje, że SK była idealna. Następną rzeczą są te spodnie z Weekend Day. Zobaczyłam je u pewnej dziewczyny na TikToku, ponieważ pięknie tutaj robią talie. Ale niestety nie za bardzo lubię swój pępek na wierzchu, może na wakacjach w bikini. Więc nie do końca mi się podoba. Myślałam, że będą troszkę wyżej, ale nie wiem, czy to też by nie za głupio wyglądało. Niestety odpadają totalnie. Zamówiłam sobie te mom jeansy Bershki. Powiem wam szczerze, że one są fajne, tylko niestety znowu przegięłam z rozmiarem. Zamówiłam sobie 38, zazwyczaj mam 38, może schudłam, nie wiem. Chyba trochę, ale nieważne. I powiem szczerze, że są na mnie za duże. Bardzo mi się podoba ich krój, ponieważ nogawki na dole nie są takie rozszerzane. Bardzo mi się podobają. Na pewno sobie zamówię rozmiar mniejszy. I kolejna spódniczka, jak wspominałam, brakuje mi spódniczek. Ta jest troszeczkę dłuższa od reszty, więc podoba mi się. Podoba mi się jeszcze jej kolor. Jest taki karmelowy, powiedziałabym na studentkę. Rozmiar jest, no jest trochę tutaj w pasie, ale no jak się najem, nie, to będzie ok. Ale nie spada mi jakoś specjalnie tutaj z brzucha. Myślę, że mi się podoba, ale znowuż mam dylemat, czy nie zamówić sobie mniejszej. Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie te spodnie? Zamówiłam sobie brązowe, skórzane spodnie z Ginny Tricot. Jest to rozmiar 36, więc mi się udało. Ale ja się jestem zakochana. Mega, mega na czasie teraz są te spodnie. Fajne, pod spodem mają taki a la plusz, więc będzie widzieć cieplutko.
Uwielbiam, uwielbiam, zakochałam się. Całkiem przypadkiem zamówiłam sobie buty, które przymierzałam w Polsce, w Stradivariusie. O fuj, ale jedzie Chińczykiem. Fajne te buty. A ci pokazywałam i to mówisz, że ci się nie podobałem, no, że wyglądam jak facet. Patrz, mam czerwone sznurówki jeszcze. Ja wiem, to są zapasowe sznurówki do moich butów, które zniszczyłam w pracy. Myślę, że będę teraz stylowa. O ja pierdolę. Będę jak te wszystkie małolaty na rynku. Gdzie ja tak będę chodzić, powiedz mi? Wiesz, musiał mnie częściej zabierać coś. Do pewnego. Dalika. I co? Stara jest wystylizowana. Czujecie ten styl? Jakbym potrafiła szpagę zrobić. Co byś do tego ubrał? Leather jacket! We don't have leather jacket, brown leather jacket! Ej, are you sure? O, może ja bym ubrała zieloną koszulę. Tak, widzicie jak ja szaleję? Zamówiłam sobie zieloną koszulę, ponieważ zielony szaleje na mieście. Zielony króluje w sklepach i wszędzie. Zatrymowałam. Trochę się tego boję. Będę wyglądać jak żabka? O, jaki materiał okropny. O, no okej. Okej. Jest to zielona koszula, jak widać, ze Stradivariusa. Nie powiedziałabym, że to jakiś cudowny materiał, w którym można byłoby się zakochać. No ale czegoś my tutaj oczekujemy. What is this? Hej, żadka staj. Weź to na poważnie. Potem wyrzuć do śmieci, to nieważne. Seriously? Nie powiedziałabym, że zielony mi nie pasuje. To ja to powiem. Cóż mogę powiedzieć? No. No, no. Kolejne spodnie. Takie bardziej elegantsze. Bardzo mi się podoba tutaj te guziczki. Niestety są strasznie prześwitujące. Widać mi szef od galotów. Myślę, że jakiekolwiek galoty bym pod to ubrała. Galoty. Bieliznę. Jakąkolwiek przejścień. Jakąkolwiek bieliznę bym pod nie ubrała, to byłoby strasznie prześwitujące. Materiał też nie jest za ciekawy. Tak, są troszeczkę za długie, ale to nie jest problem. Zawsze można sobie skrócić. Ale no, no, no. Oczywiście teraz w jesiennych trendach są takie spodnie bardzo, bym powiedziała, do chodzenia po domu. Bardzo takie wygodne, materiałowe. I powiem szczerze, że bardzo mi się podoba ten kolor, ponieważ jest bardzo taki oryginalny. Są troszeczkę przydługie na mnie. To nie jest żadna nowość. Ice. Czy wyszłabym z nich z domu? Na pewno bym wyszła z nich z domu. Na zakupy bym w nich poszła. Dołożyłam do nich buty, ale dalej są na mnie przydługie. Są na mnie za długie. Oczywiście one są bardzo rozciągliwe. O, takie the pregnant woman. Mi się podoba, bo fajnie widać dupkę. No, jak to facet. Na pewno by ci się podobały takie? To nie, to mi się nie podoba. No. Dzwony. Między ujęciami obcięłam sobie grzywkę, bo mnie tak denerwowało. Ale nie wiem, czemu dalej układa się, jak... Nie wiem czemu. Przestań! Krysia! Ale nie wiem czemu układa się na Marka Mostowiaka. O co jej chodzi? O co jej chodzi? Nie wiem. W mojej szafie brakuje mi oczywiście sukienek. A jeśli mam już jakieś sukienki, to są czarne. Więc stwierdziłam, że na taką porę jesienno-zimową. Chciałam sobie kupić kilka takich uniwersalnych sukienek, takich wygodnych, prostych, z długim rękawem. Niekoniecznie musi być długi rękaw, ale fajnie jak jest długi rękaw. Zamówiłam sobie taką sukienkę z
Stradivariusa bodajże. Oczywiście wszystko Wam podlinkuję na dole. Ona jest takiego materiału bardzo wygodnego. Długość akurat jest idealna, ponieważ nie jest za krótka, nie jest za długa. Zawsze można sobie jakieś kozaki zakolone do niej ubrać. Kolor oczywiście też jest na czasie, ale powiem szczerze, że nie wiem, czy jestem w 100% do niej przekonana, ponieważ tak, och, jakoś tak, widzicie, tak bardzo, bardzo prześwituje. Mam takie wrażenie, że mnie troszkę zniekształca, zwłaszcza, że prześwituje dolna partia brzucha, której nie cierpię u siebie. Może jakbym jakąś bieliznę modelującą do tego ubrała, to by tak fajnie wyprostowało. Jest bardzo wygodna. Może bym zamówiła rozmiar mniejszy, żeby troszkę tutaj jednak w pasie zebrało. Troszkę się tutaj na plecach marszczy, więc to jest znak, że jest trochę za duża. I to już jest ostatnia sukienka. Jest to sukienka z Bershki. Podejdę troszkę bliżej, żeby było widać. Jest przepiękna. Ale to, jaka jest ciasna i jak mnie spina i nie mogę w niej oddychać, to jest szok. Powiem szczerze, że można sobie prawdopodobnie tutaj rozregulować, ale nie wiem, czy to da radę, ale nie mogę podnieść rąk w ogóle. Chcę wam pokazać. A, tył. Plecy też ma piękne tutaj takie jest rozcięcie. Długość jest idealna i z przodu i z tyłu. W sumie fajnie, że tak, ja lubię troszkę jak, może nie ubrania są przyciasne, ale jak tak trzyma i zbiera, więc talia jest, tytuszek jest, tylko ręce do góry, cała sala się buja. No nie wiem. No na pewno sobie jej nie zostawię, ponieważ nie dałabym rady w niej w ogóle funkcjonować, albo się ubrać w ogóle w coś. Pękłabym mi na plecach na 100%. I to już jest ostatnia spódnica. Taka brązowa, skórzana. Ma tutaj takie guziki na zaczaski, więc bardzo, bardzo uniwersalne i w sumie fajnie, że nie są guziki. I śmieszne jest to, że to jest rozmiar 38 i super na mnie pasuje. Naprawdę idealnie bym rzekła. A znowuż tamte 38 na mnie wisiały. Ciężko trafić jest dobrze z rozmiarówką. Ale zastanawiam się, czy ją sobie zostawić, czy nie. Bo troszkę mi tutaj po bokach odstaje, ale wiem, że w sumie idealnie się w to wcisnęłam. Więc mam dylemat. Nie wiem, troszkę mnie to irytuje, że tutaj tak odstaje. Tak nie jest tak, o. Zamówiłam też sobie leginsy, które są takie do domu, na wyjście, gdzie można sobie założyć jakiś sweterek, żeby po prostu było wygodnie. Powiem wam szczerze, że są tak wygodne, że jestem w szoku w ogóle. I mają fajny materiał i w ogóle nie robią camel toe. Nie robią tutaj nic takiego, co byśmy nie chcieli, żeby było. Powiem szczerze, że jestem w szoku i na pewno je sobie zostawię na 100%. Muszę zobaczyć, czy są jeszcze jakieś inne kolory, bo nie ukrywam, bardzo bym chciała mieć takie kremowe. Jestem mega na tak. To są te same leginsy, tylko zielone. I te mają rozmiar S, a tamte mają rozmiar M, ale tak samo super wchodzą, pasują, w ogóle nie jest mi ciasno. Trochę sama siebie oszukałam, bo zapomniałam, że zamówiłam te same leginsy, tylko w innym kolorze. Więc oczywiście te również sobie zostawię. Nie różnią się w ogóle praktycznie niczym, tylko kolorem. Materiał jest ten sam, mięciutki, wygodny. Czy ćwiczyć w tym? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ten troszkę może bardziej prześwituje. I wychodzi na to, że Paula zostaje z leginsami i jedną parą spodni. A miało być dziewczęco, kobieco, sukienki, spódniczki. Uważam, że muszę po prostu zamawiać w dwóch różnych rozmiarach, bo inaczej
nigdy nie trafię na idealną spódniczkę czy sukienkę. Słuchajcie, te spodnie bardzo dobrze znam, ponieważ przymierzałam je ostatnio, jak byłam w Polsce, w Stradivariusie. I ich nie wzięłam. Potem żałowałam. Nawet pytałam was się na Insta Story, czy wolicie szerokie spodnie, czy bardziej obcisłe kobiece. I oczywiście wszyscy wolą kobiece i obcisłe. Ale tak super się poczułam w tych spodniach, że potem żałowałam, że ich nie wzięłam. Wcisnęłam się w to, jak jakiś kot w musztardę. Serio. Coś chyba pomyliłam z rozmiarami, ponieważ jest to rozmiar 36. I tak mnie ściska, ledwo to zapięłam. A tamte, co przymierzałam w Polsce, powiem szczerze, nie pamiętam. Nie pamiętam, co miałam za rozmiar, prawdopodobnie 38. Mają też dużo kieszonek i ja to mówię typowo spodnie na ryby. Więc na pewno muszę je sobie zamówić i jeszcze raz. A teraz już pora na buty. Z racji tego, że jestem w tych spodniach, to zacznę od takich sportowych butów. Zobaczyłam te buty ostatnio na TikToku. Dziewczyna je pokazywała. I tak się w nim zakochałam. Są to buty z Mango. Zwykłe, no może nie zwykłe, ale sneakersy. Są tak przepiękne. Są tak przepiękne, więc stwierdziłam, że muszę sobie je zamówić i przymierzyć. Muszę mieć więcej butów. Więcej butów, więcej spodni, więcej sukienek, więcej spódniczek. Po prostu jak to jest, że wiecznie mi czegoś brakuje. Ja wiem dlaczego, bo kupuję pierdoły, pierdoły. Staram się skupić i kupować takie rzeczy, które przydadzą mi się, które mogę ubierać do różnych rzeczy wielokrotnie. Ale to nie jest łatwe, jak widzisz piękny crop top i chcesz to po prostu mieć. Cierpię na brak basiców. Moje wszystkie basiki oczywiście gdzieś tam są, ale też nie chcę się za bardzo nudno ubierać. Chciałabym się ubierać nie, że mega fashion, nie, że mega na czasie, ale chociaż coś troszeczkę z tego sobie po prostu zabrać. Te buty są naprawdę mega sztos. Mega mi się podobają. Razem mam na sobie botki. Niestety nie wiem, co mam o nich myśleć. Właśnie, to mi się kojarzy z butami jej babci. Dlatego mam do nich awersję. Oczywiście muszę przestać analizować każdego buta i jego kształt. Ale nie wiem dlaczego nie przemawiają do mnie. Kompletnie. Te kozaki uwielbiam. Są zajebiste. Zakochałam się w nich od razu. Długość mają idealną. Są mega wygodne. Z Bershki. Wow, szukuję stąd. Rozmiar mi się udało trafić idealny. Widać? Może zniżę. Czyż to nie są idealne kozaki na jesień, zimę? I do tego są tak wygodne. Musicie je mieć. Po prostu są tak wygodne. I są takie cute. Kolejne botki, tym razem kremowo-białe, takie ekry bym powiedziała, są z Bershki. Powiem wam, że nie wiem o co chodzi, ale w tym roku buty z Bershki są tak wygodne, one są tak samo wygodne jak tamte długie kozaki. Jestem po prostu w szoku. Jeszcze tak super tutaj opinają moje chude łydki, więc wyglądają milion razy lepiej niż tamte brązowe. Mają ładne czubki, bardzo takie dziewczęce, nie jakieś kwadratowe kołki, których mnie po prostu nie cierpi. Po prostu wszędzie szukałam kremowych butów. Mam po prostu szał na kremowe buty, nie mam nawet takich w swojej szafie. I to już ostatnie buty. Zamówiłam sobie kowbojki, takie trochę dłuższe. Marzą mi się kremowe kowbojki, ale czarne też są zarąbiste. I powiem wam, że długo, długo szukałam naprawdę fajnych kowbojek, które wyglądają tak kobieco, elegancko, nie za kowbojsko, nie żartuję, nie za sztywno. Te kowbojki są idealne, nie mają tu żadnych tych wzorów, które
nie do końca do mnie przemawiają. Po prostu mają ich styl i kształt. I jestem w nich zakochana, tylko minus jest taki, że są na mnie za duży. Ale na pewno spróbuję sobie zamówić rozmiar mniejsze. One nie są aż tak wygodne. Czuć te podbicie tutaj, że obcas jest wyższy niż tutaj ta podstawa. Buty z Bershki są naprawdę tak wygodne, że do tych nie równają się. Okej, moi kochani, mam nadzieję, że ten haul się Wam podobał. Ale dawno nie robiłam tego haula, trochę powiem szczerze, że się odzwyczaiłam. Te światło, które tutaj pada, to są Jupitery, które chciałam spróbować, żeby było lepsze światło, żeby było lepiej widać. Nie wiem, czy tak Wam się podoba, dajcie znać, czy wolicie bardziej w naturalnym świetle. No i mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Pa!